Po tym jak w stan upadłości postawione miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne, przyszłość przewozów pasażerskich w Wałbrzychu stanęła pod znakiem zapytania. Ogłoszony został nawet przetarg na przewoźnika, jednak żadna z firm nie była w stanie spełnić postawionych wymogów. Ster przewoźnika miejskiego przejął więc Miejski Zakład Usług Komunalnych, który przekształcił się w Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Jednak nawet wtedy powstawało wiele pytań co do przyszłości przewozów miejskich w Wałbrzychu oraz co do zagrożeń z tym związanych. Zagrożenia były w miesiącu lutym, kiedy rzeczywiście te wysokie mrozy powodowały, że awaryjność bardzo mocno skoczyła. Kosztowało nas to dużego wysiłku i także finansowego, ale sytuacja jest opanowana. Autobusy są na bieżąco naprawiane, jeśli jest taka potrzeba. Sprawne, jeżdżą, nie ma problemów. Teraz Andrzej Kosiur twierdzi, że autobusy są w dobrym stanie. Co więcej, zakup nowych autobusów, o których mówiło się od dawna jeszcze za rządów prezydenta Kruczkowskiego, według ZDKiM i władz miasta zostanie w końcu zrealizowany. Andrzej Kosiur mówi jednak o busach, które mieszczą mniej pasażerów ze względu na wyniki badań niedawnego potoku pasażerów. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, to, że akurat zdecydowaliśmy się na autobusy klasy MIDI, których brakuje ewidentnie w mieście Wałbrzychu. To jest wynik badań potoków podróżnych, które jeszcze Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta przeprowadził jesienią zeszłego roku. I że wyszło nam, że na wielu liniach to obłożenie pasażerami jest mniejsze niż pojemność tego standardowego autobusu 90-miejscowego. I wspólnie zdecydowaliśmy się na zakup właśnie tych mniejszych aut, które dla nas jest o tyle jeszcze korzystne, że one będą nas mniej kosztować, bo i mniej zużywają paliwa, nowy autobus nie wymaga nakładów na części zamienne, także same korzyści. No i w tym momencie też zaczynamy realizować ten ambitny plan prezydenta, żeby z końcem roku po ulicach miasta jeździły tylko i wyłącznie nowe autobusy. Zakupionych ma być 20 nowych autobusów, które już nazywane są autobusami prezydenckimi. Jutro zdaje się, że Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta otwiera oferty w przetargu na 20 autobusów prezydenckich, zakupionych z dotacją unijną. One też będą musiały być w tej kolorystyce, która tutaj mam nadzieję, że się wyłoni jako ta najciekawsza dla mieszkańców Wałbrzycha. A trzecia pula autobusów to będzie 25, może 30. To są autobusy, które będzie musiał podstawić ten nowy przewoźnik, który wygra ten duży przetarg na przewozy w komunikacji miejskiej miasta Wałbrzycha na okres 80 lat. Ten przetarg Zarząd Dróg Komunikacji Utrzymania Miasta będzie ogłaszał, myślę, że w lipcu, bo tutaj warunkiem jest przyjęcie planu transportowego. Tutaj też jesteśmy pionierem w skali kraju, bo będziemy chyba pierwszym miastem, które według nowych przepisów, nowej ustawy taki plan przyjmie. To będzie decyzja Rady Miejskiej i dopiero potem możemy ogłosić taki duży przetarg. I ten przewoźnik wyłoniony w tym przetargu, myślę, że właśnie późną jesienią dostarczy kolejne 20 par autobusów, tak że właśnie z końcem roku powinny być same nowe autobusy. Jednak nadal bez odpowiedzi pozostaje podstawowe pytanie. Kto będzie pełnił rolę przewoźnika miejskiego i na jakich zasadach? Kim będzie ten nowy przewoźnik? No to jest oczywiście bardzo interesujące pytanie. Sam bym chciał znać na nie odpowiedź. Jednym z warunków dotacji unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego było to, że musi to być przetarg otwarty dla wszystkich, a więc przewoźników prywatnych, którzy oczywiście pojedynczo może będą za mali, żeby w nim wystartować, ale jeśli połączą siły w jakichś konsorcjach, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też startowali. Jeśli nie będzie wymogów co do zbyt wygórowanych wymogów w tym przetargu co do doświadczenia, to sądzę, że im ZUK też mógłby wystartować.